Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich słuchających i oglądających chrześcijańską telewizję internetową w niedzielę, 20. niedzielę po Trójcy Świętej, 30 października 2022 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się tygodnia, a są to słowa, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. A słowa te są zapisane w księdze proroka Michała, gdzie w 6 rozdziale i 8 wierszu czytam. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla Słowa Twego Świętego. Racz błogosławić je na sercach i duszach naszych. Amen. Kochani, codziennie słyszymy różne informacje. Jesteśmy bombardowani informacjami, wieściami niejednokrotnie zatrważającymi, okrutnymi. Wieściami, które wlewają w nasze serce niepokój, lęk, jakąś niepewność. Ale są także informacje, które wlewają w nasze serca radość, szczęście i wielkie zadowolenie. Dziś także hasło rozpoczynającego się tygodnia mówi nam o tym, co nas dotyka. Informuje nas o naszym chrześcijańskim życiu, o naszym zachowaniu i postępowaniu. Bóg przypomina nam poprzez słowa proroka Michała, że znamy dobrze Jego prawo. Myśmy je słyszeli. Jakie to prawo? To prawo Bożej miłości, Bożej dobroci. To nie jest prawo zemsty, to nie jest prawo nienawiści, to nie jest prawo uprzedzenia, to nie jest prawo kłótni, ale to prawo miłości, to prawo pojednania, to prawo zgody, to prawo, któremu na imię Jezus Chrystus. Popatrz na ziemską działalność Pana Jezusa, który wędrując po ziemi nigdy nikogo nie odtrącił i nigdy nikogo nie przekreślił. Do każdego człowieka wyciągnął swoją dłoń i każdemu okazał swój cenny czas po to, aby dotykać go swoim prawem miłości i dobroci, ale także, aby swoim życiem, zachowaniem, ziemskim postępowaniem pokazać, że nie wypowiada słów na wiatr, ale wprowadza je w czyn, je realizuje. Bo Boże prawo jest czynne w miłości. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Bóg od ciebie, czego On żąda od nas, byśmy nie byli tylko i wyłącznie słuchaczami tegoż prawa, ale byśmy byli wykonawcami tegoż prawa. Bo jeśli człowiek jest tylko i wyłącznie słuchaczem, może w niedzielę, może święto i nic więcej, to jego życie jest pustym. To jest obłudnym, a Bóg obłudą się brzydzi. Obłudnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie dziw się, że apostoł Pański powiada, bądźcie wykonawcami Bożego Słowa. Tak, my mamy wykonywać Boże Słowo, mamy wprowadzać Boże prawo miłości i dobroci w czyn. Po to, aby ludzie widzieli w nas dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ale aby to prawo wprowadzać w czyn, aby w pełni realizować Boże zadanie, potrzeba nam codziennej, szczerej, nieobłudnej modlitwy. Potrzeba nam codziennego zatrzymania się u stóp Jezusa Chrystusa i wołania do Boga. Kiedyś ojciec reformacji, ksiądz dr Marcin Luther powiedział, mam dziś wiele do zrobienia. Muszę się modlić. Bo modlitwa jest tętnem chrześcijańskiego życia.
Modlitwa otwiera nas na Boga i dla Boga. Ale aby być realizatorem tegoż Bożego prawa miłości i dobroci, niewątpliwie potrzebuję społeczności z Bogiem, potrzebuję zatrzymania się u stóp Chrystusa i wołania być może jak mały, starotestamentowy Samuel: mów Panie, bo sługa Twój słucha. A może trzeba nam zawołać dziś na nowo, tak jak Izajasz: oto jestem, poślij mnie. Ten dzisiejszy świat potrzebuje Bożego prawa, prawa miłości i dobroci, nie tylko mówienia o tym prawie, ale potrzebuje prawa, które będzie widoczne w zachowaniu, postępowaniu, w służbie wyznawców Jezusa Chrystusa. To realizowanie Bożego prawa nie rozpoczynajmy od drugiego człowieka. Rozpocznij je od siebie. A zatem proszę Cię, złóż swoje ręce do modlitwy i westchnij ze mną do Boga. Módlmy się. Łaskawy i dobrotliwy Boże, dziękujemy Tobie za to, że w Jezusie Chrystusie objawiłeś nam swoje prawo miłości i dobroci. Ty poprzez Jezusa Chrystusa pokazałeś, jak żyć, jak postępować, jak zachowywać się w niejednej życia chwili. Pomóż być nam realizatorem Twojego prawa, miłości i dobroci. Pomóż nam wyciągać rękę w kierunku tych, którzy względem nas zawinili. Pomóż nam wyciągać rękę w kierunku tych, którzy są odpychani przez społeczeństwo. Pomóż nam być prawdziwą solą ziemi i światłością, jak Ty o nas powiedziałeś. Wysłuchaj nas, dobry Boże, dla zasług Jezusa Chrystusa. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam dobrej, błogosławionej niedzieli. Życzę Wam bliskości Jezusa Chrystusa. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów do bazy, a potem do domu, do rodziny. Niech imię Pańskie będzie błogosławione wśród nas i pośród nas. Z Bogiem.